przeżyć miłość 7 dni. Między nami było 7 dni. Teraz w twoich oczach można odpocząć. 7 dni, żeby stworzyć miłość. 7 dni. Między nami było 7 dni. Teraz w twoich oczach. Metal Evolution magazyn Słońce w Tobie FM, a za chwilę przekonacie się, jak różne, jak przeróżne osobowości możecie usłyszeć za pośrednictwem Radia Tobie FM i moich rozmów. Bardzo się cieszę, że dziś mamy kogoś ze środowiska sportowego. Były mistrz świata
juniorów w skokach narciarskich. W 2013 roku odnosił największe sukcesy w tej dyscyplinie. Jak do tego doszło? Jak wyglądała jego kariera? O tym wszystkim za chwilę się dowiemy. Krzysztof Biegun przy moim telefonie. Cześć Krzysiu, witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, tym bardziej, że po rozmowie z Tobą sprawiam wrażenie, że jesteś dosyć nieśmiałym człowiekiem. No tak, ja też się cieszę, ale to prawda, jestem trochę nieśmiały. Tym bardziej się cieszę, że doceniam, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedz mi, Krzysztof, bo jak powiedziałem kilka minut temu na antenie, ty być może tego nie słyszałeś, ale zapowiadając rozmowę z Tobą powiedziałem, że nie za bardzo interesuje mnie ilość Twoich, nie wiem, osiągnięć, które udało Ci się zdobyć, ilość Twoich sukcesów, bo to jest jakby drugorzędna sprawa. Bardziej chciałbym się skupić na Twojej drodze, która... Jak wyglądała Twoja droga do sukcesu? Ale najpierw chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że w ogóle zacząłeś uprawiać ten sport? No to się zaczęło w wieku 9 lat po komunii. Tutaj mój brat w Gilowicach poszedł na trening piłki nożnej, a tam taki starszy kolega o 3 lata ode mnie starszy. Też jako dziecko coś tam z tatą na sali gimnastycznej trenował i jakieś tam na wózku, imitacje, takie rzeczy. No i mój brat podszedł do rodzica tego chłopaka, ja go wtedy jeszcze nie znałem i zapytał, co trenuje i że mam młodszego brata i że mógłby też przyprowadzić na trening. I tak się zaczęło, że dzięki niemu zacząłem skakać w sumie, bo ten tata tego kolegi zabrał mnie do szczyrku na skoczni. Aha. I już... Tam zaczynałem od małej skoczni 17-metrowej, ale pierwszy zjeżdżałem tydzień spod progu i dopiero później poszedłem skoczyć pierwszy raz. Czyli już w wieku 9 lat zacząłeś, tak? No tak, ale to i tak było w miarę późno, bo koledzy moi... Naprawdę? Większość to zaczynali w wieku 6-7 lat. Wow. Powiedz mi, jak to wygląda z perspektywy takiego małego chłopca, bo to musiałeś się mierzyć naprawdę z niemiłosiernym lękiem, tak mi się wydaje, nie? No tak, ja do dziś pamiętam pierwszy skok, a raczej to był zjazd, a nie skok. Cały się trzęsłem ze strachu i czułem może około 4-5 metrów, wywróciłem się i tam na tej skoczni, bo to była skocznia Antoś, w szczyrku hamowało się na trocinach i w tych trocinach wylądowałem. Przy okazji najadłem się ich troszkę, także z przygodami. A w którym momencie już poczułeś, że jesteś gotowy do skakania? Ja od razu wiedziałem, od razu czułem, że to jest to, co będę chciał robić i no, złapałem od razu takiego bakcyla po tym pierwszym skoku, już później chciałem tylko następne i najlepiej to skakać cały dzień bez przerwy na odpoczynek. A ktoś cię psychicznie, że tak powiem, przygotowywał do tego, czy... Sam poprzez własne doświadczenia jakby zmieniałeś swoje podejście?
Nie, nie, no to byli trenerzy. Moim pierwszym trenerem był teraz już świętej pamięci Bronisław Porębski i drugi trener, ale on akurat jeszcze żyje, to jest Staszek Ustupski. Oboje byli ze Szczyrku. Także ja dobrych parę lat pod ich okiem trenowałem. Później poszedłem do szkoły sportowej, do gimnazjum do Szczyrku i tam też z trenerem świętej pamięci już Tadkiem Pawlusiakiem. No, byłem olimpijczykiem i myślę, że ktoś, kto się skokami interesuje, na pewno kojarzy. Aha, czyli ile lat tak naprawdę miałeś, jak na takie już poważniejsze zawody wziąłeś udział? Możesz powtórzyć pytanie? Ile miałeś lat, jak zacząłeś brać udział w poważniejszych zawodach? Takich na przykład FISCAP lub Puchar Kontynentalny? Tak. No to w FISCAPie zadebiutowałem, może miałem, nie wiem, 16-17 lat, a Puchar Kontynentalny, no to w wieku 18 lat pierwszy raz startowałem w Pucharze Kontynentalnym. Wiesz, ciekawi mnie, co się dzieje w głowie takiego młodego człowieka, który dopiero zaczyna swoją przygodę ze skokami, z większymi, że tak powiem, prestiżowymi imprezami. Siada na tej belce i o czym wtedy myśli? A to nie, no, jak jedzie się pierwszy raz na takie zawody, to jest duży stres i chce się jak najlepiej wypaść, ale mimo tego stresu każdy myśli o jakichś tam zadaniach, które ma do wykonania i czasem to ktoś, kto lepiej sobie poradzi ze stresem, wyjdzie mu to lepiej, a ktoś, kto sobie nie poradzi, no to po prostu zepsuje skok, bo sobie nie poradził ze stresem, ale ogólnie to jest taki stres i taka adrenalina. A miałeś kogoś takiego, na czym szczególnie się inspirowałeś, jeśli chodzi o skoki narciarskie? Nie wiem, na no przykład tak, wiadomo. Adam Małysz? No wiadomo, jak każdy chyba mój kolega, który skakał wtedy, to wszyscy się na nim wzorowali. No tak. I jeszcze zawsze lubiłem bardzo Gregora Schlierenzauera, bo tyle, co osiągnął w tak młodym wieku, to się rzadko zdarzy. No tak. Taki można powiedzieć podobny trochę do ciebie, prawda? Mi tam do niego brakuje. Już nie bądź taki skromny, prawda? No przecież tak wiele ci do niego nie brakuje. Ale co cię tak naprawdę inspirowało w nim? No nie wiem, ja od zawsze mi się skoki podobały i taka chęć rywalizacji i jakieś tam marzenia, które się miało za dziecka, że się chciało je spełniać. To się trenowało i im więcej tych marzeń, tym się ciężej trenowało i się dążyło do celu. Poza anteną powiedziałeś mi takie zdanie, że w twojej karierze było różnie. Co to znaczy? No jak każdy sportowiec, prawda? No wiele wzlotów i upadków i no i było tak, że były takie momenty, gdzie się wygrywało i była ta forma i się skakało tak na luzie fajnie, a były takie momenty, gdzie się człowiek męczył po prostu i miał tego dosyć. Wiesz, przeglądając internet przed naszą rozmową, rzucił mi się taki nagłówek, w którym powiedziałeś, że nic ciebie nie cieszyło, że trudno było ciebie zadowolić. Czy faktycznie tak było? No tak, tak. Miałeś problem się ucieszyć? No tak, mówię o takich trudniejszych momentach, gdzie człowiek robi wszystko, a mu nie wychodzi
i po prostu jeden sobie z tym poradzi lepiej, drugi gorzej, ale jest tak, że robisz coś, ale cię to nie cieszy i robisz to z taką myślą, że może bardziej to wypada robić niż takim powołaniem, prawda? Miałeś być może za duże ambicje jak na tamten moment. Nie, to po prostu tak po prostu było, jak mówię, że już mnie troszkę pod koniec mojej kariery przestały mi cieszyć. A z czego to wynikało, z wypalenia? Nie wiem, może. Nigdy tego tak dogłębnie nie analizowałem. Aha. No jest to takie trochę dosyć zaskakujące, prawda? Bo przecież spokojnie mógłbyś, bo masz 24 lata i spokojnie mógłbyś sobie jeszcze trochę poskakać, nie? No tak, ale tak jak i ja, tak i większość moich kolegów kariery pokończyło, no bo w Polsce trenując i nie będąc gdzieś tam w Pucharze Świata jest ciężko sobie poradzić finansowo, bo tylko tam się zarabia pieniądze i później to też miało dużą rolę, odgrywało, no bo w tym wieku już ciężko po prostu brać pieniądze od rodziców i trzeba sobie jakoś radzić. A potrafiłbyś mi powiedzieć, który sukces, które osiągnięcie jakby najbardziej zapamiętałeś i sprawiło ci taką największą radość, taki moment przełomowy w twojej karierze? No pierwszy taki moment to był wygrany Puchar Kontynentalny, później letni Grand Prix w Japonii, tak samo medale wszystkie z Mistrzostw Świata Juniorów. Dobra. I powiedz mi, czym się zajmujesz dzisiaj? Bo tak nie do końca odbiegłeś od tego sportu, prawda? Mimo tego, że zakończyłeś karierę, ale zajmujesz się, można powiedzieć, obracasz się w tym środowisku. Co dokładnie robisz dzisiaj? No, jestem teraz trenerem, prawda, juniorów. Mam 6 chłopaków w grupie i jestem ich trenerem. A na czym polega twoje zadanie? No, trenować ich, prawda? Realizujemy plan treningowy, który później staramy się, żeby jak najlepiej skutkował w zawodach, prawda? Dzieci juniorzy startują i zdobywają doświadczenie. Także treningi mamy różne, bo jest to sala gimnastyczna, siłownia, skocznia. Ostatnio, teraz po sezonie próbujemy nowych rzeczy. Znaczy nie próbujemy, tylko po prostu jest to taki okres roztrenowania i jeździmy na nartach, czy gramy w piłkę, w siatkówkę, chodzimy na basen, także tych zajęć jest sporo. Są to takie zajęcia sportowe, ale odbiegające od skoków narciarskich. Ciężka jest to praca trenera? Znaczy, nie jest ciężka, ale wymaga dużo skupienia, uwagi, koncentracji, także wiadomo, no nie jest to ciężka praca fizyczna, ale jest to tak na pewno ciężka praca taka bardziej umysłowa i po prostu wymaga wiele koncentracji i uwagi na każdym ćwiczeniu, na każdym wykonywanym jakimś tam skoku, czy jakimś ćwiczeniu na siłowni, prawda? Trzeba pilnować przy każdym przysiadzie każdego zawodnika, by dobrze to wykonywał, czy jakieś odbicia imitacyjne, czy prawda, płotki, dynamikę, wszystkie, bo każde odbicie musi być bacznie obserwowane. Ale wydaje mi się, że też dużo cierpliwości trzeba mieć. No tak, no to przede wszystkim, prawda, bo nie zawsze zawodnikowi jak coś powie, że za nie
No nie zawsze, tylko nigdy praktycznie nie zaskoczy to za pierwszym skokiem, tylko on musi wydać, poddać parę prób, żeby to, co do niego mówisz, poskutkowało, prawda? Bo to tylko geniusze potrafią zrobić coś po w jednym skoku wykonać. Ale oprócz tego, że jesteś trenerem, w tym sezonie skoków narciarskich mogliśmy Cię oglądać na antenie Eurosportu w roli eksperta. Powiedz no tak, mi... dostałem zaproszenie na turniej czterech skoczni. Początkowo były to tylko 3 dni, prawda? Ja też pewnie... też się nie spodziewałem, że będę zapraszany częściej, prawda? Ale strasznie się stresowałem i bałem się na pierwsze wejścia na antenę, bo nigdy z tym nie miałem do czynienia, a wiem, że po prostu jest to też bardzo wymagające, prawda? No bo oglądacie bardzo dużo ludzi na żywo, jest się na żywo, także stres był wielki, ale no myślę, że w jakimś to małym stopniu sobie z nim poradzę. Ja powiem Ci szczerze, oglądałem przez cały sezon Eurosport i wszystkie wejścia antenowe w studiu, jak komentowali Igor Błachut z Markiem Rudzińskim, więc muszę Ci powiedzieć, że nie widać było po Tobie, żebyś był zestresowany, ale... No tak, no trochę ten stres tłumiłem sobie, ale naprawdę w środku pierwsze 2 razy to cały drżałem. Tak, domyślam się, bo musiałeś się jakby wtopić się w to, prawda? Wtopić się w ten klimat, ale miałeś obok siebie doświadczonych kolegów, więc myślę, że to Ci pomogło. No tak. I studia Eurosportu jest prowadzone bardzo fajnie przez Michała Korościela, prawda? On potrafi wyczuć, kiedy na przykład, kiedy się stresowałem, czy coś, potrafił nakierować moją odpowiedź. Ale kto? No prowadzący Michał Korościel, prawda? Aha, Michał Korościel, tak. No, on potrafił tak... Widział po prostu, kiedy się stresuje i gdy coś było nie tak, potrafił przerwać albo coś. Także też duża jego zasługa w tym. Ale później już z każdym dniem było lepiej. Michał Korościel jest również radiowcem. Nie wiem, tak, w Radiu Z pracuje. Tak. Mój kolega po fachu, chociaż jeszcze się nie poznaliśmy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję. Chciałbym... No tak, Michał, bardzo fajny, sympatyczny człowiek. No, chciałbym z Tobą teraz trochę porozmawiać o obecnych skokach narciarskich, bo ten sezon, jeśli chodzi o Kamila Stocha, był różny, że tak to nazwę. Końcówka sezonu była trochę słabsza już. Nie masz wrażenia, że Kamil już się trochę wypalił? Nie, absolutnie. Po prostu Kamil też nie jest maszyną i no każdy wymaga od niego, żeby zawsze był najlepszy, a tak się nie da, ale na pewno Kamil fizycznie i mentalnie jest jeszcze młody duchem, że tak powiem, i jeszcze z niego na pewno będzie wiele uciek. A jakbyś ocenił, może to złe słowo, jakbyś się odniósł do przyjścia nowego trenera do kadry?
Czy odejście Stefana Horngachera to strata dla naszej drużyny? Znaczy, no na pewno jakaś strata w dużym stopniu, nie może mnie nazwał tego w dużym stopniu stratą, ale to strata na pewno wielkiego fachowca i człowieka z wielkim autorytetem, ale wiem, że też Michał sobie poradzi, bo już dużo się nauczył przy trenerze Horngacherze i przez 3 lata bywali ze sobą bardzo dużo i on na pewno sporo z tej obecności Stefana Horngachera wyniósł wiedzy i doświadczenia, także myślę, że sobie poradzi, a poza tym ma też cały sztab ludzi od tego, którzy wcześniej bez Horngachera też odnosili sukcesy, tak? Także nie są to nowicjusze, tylko wszyscy są ludźmi z doświadczeniem i nie bałbym się tutaj tego, że Stefan odchodzi i nagle nie będzie wyników, prawda? Bo to się tak nie da. Czyli obecny trener, wchodząc do naszej drużyny, jakby wiedział, co go czeka, tak? No tak, tak. No 3 lata już w Polsce pracował i był ściśle związany z tą pracą z trenerem Stefanem Horngacherem, bo wiem, że przez te 3 lata nawet razem do pokoju chodzili, także wszystkie treningi i całą obecność, jaką pewnie spędzali ze sobą razem, to o tym rozmawiali i po prostu siłą rzeczy Michał Doleżal musiał się nauczyć wiele od Horngachera. Aha. Powiedz mi, Krzysztof, jeszcze tak odbiegając od tematu sportowego i skoków, czy jak w momencie, kiedy weszliśmy na antenę, albo nie wiem, czy w momencie, kiedy jak do ciebie zadzwoniłem, byłeś zestresowany? Ja zawsze trochę jestem. Także to pewnie długo zostanie, ale to jest tak, że później z biegiem czasu, jak już rozmawiamy, to ten stres znika, ale przed każdym wejściem zawsze się trochę stresuję, ale już dużo mniej jak kiedyś. A teraz w tym momencie już stres minął? Nie, nie. Rozmowa bardzo sympatycznie przebiega, także nie jestem zestresowany. Czyli już minął stres. Tak, tak. Cieszę się, że udało mi się to spowodować. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz to powtórzę. Tym bardziej doceniam to, że zgodziłeś się na rozmowę ze mną, ponieważ jesteś dosyć nieśmiałym człowiekiem. Tym bardziej jest mi miło, że porozmawialiśmy. A mi również. Cała przyjemność po mojej stronie. Tylko mam do ciebie jeszcze takie pytanie, czy wyrażasz zgodę na to, abym umieścił naszą rozmowę na moim kanale na YouTubie? No jasne, nie ma problemu. Dzięki bardzo serdecznie. Niech pójdzie w świat nasza rozmowa. Myślę, że będzie super. I pozwolę sobie też przekazać Michałowi Korościelowi, żeby sobie posłuchał i twoim kolegom z Eurosportu, bo mam do nich kontakt, także pozwolę sobie przekazać, jeśli pozwolisz. No jasne, jasne. Dzięki bardzo serdecznie. Moim gościem był Krzysztof Biegun, a ja zostaję z wami do godziny 23:00. Krzysiek, bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Hej, trzymaj się. Dobranoc. Dobranoc. A my...
powracamy do muzyki. Lecę pod wiatr, do ciebie, do ciebie.